Witam serdecznie z tej strony Trans Dimension One. Powracamy w następnym odcinku. Na przyszłość będę starał się kończyć odcinek właśnie pójściem spać bezpośrednio. Zapomniałem o tym. Tym razem zaczniemy od tegoż właśnie. Zarobiliśmy całkiem porządnie na tych rybkach. Dzisiaj jest dzień 7, co oznacza, że chcemy odnaleźć burmistrza. Zobaczmy, cóż takiego ciekawego się dzieje. O, proszę bardzo, zostaliśmy zaproszeni przez czarodzieja Marka. I jest on świadom naszych problemów ze szczurami. Okej. Będziemy mogli pomyśleć o rozbudowie naszego domku. Zacznijmy od zobaczenia, co się kryje tutaj. Nic ciekawego. O, właśnie, możemy wlać wodę naszemu pieskowi. Proszę bardzo. I chcemy wszystko podlać. Wygląda na to, że fasolka się już tak powolutku przygotowuje ku temu, aby dało się ją zebrać w jakiejś przewidywalnej przyszłości. Podlewamy. Albo i nie. Nalejemy sobie wody. I wracamy do podlewania. Spokojny dzionek. Robimy wszystko to, co musimy. Tudzież to, co powinniśmy, bo przecież nic w tej grze nie musimy robić. Weźmiemy ze sobą kwiatek, tylko bardzo fajnie było, jakbym go nie zjadł przypadkiem. Nie, tutaj, tylko tutaj. Okej. I możemy... Weźmiemy ze sobą jeszcze wędkę. Ponieważ najprawdopodobniej będziemy chcieli połowić rybki, gdy już zakończymy tutaj nasze odwiedziny u burmistrza. A jeżeli o to chodzi, to w ogóle gdzie burmistrz mieszka? Tutaj sobie burmistrz mieszka. Doskonale. Zobaczymy, czy zastaniemy go jeszcze w domu, czy może już będzie gdzie indziej. Upewnijmy się, że faktycznie ma dzisiaj urodziny. Tak. Pan burmistrz Lewis w istocie rzeczy ma dzisiaj urodziny. Zajrzyjmy do posiadłości burmistrza. Puk, puk. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Zobaczmy, czy mamy... Jak się wywoływał ekwipunek? O, właśnie. Daliśmy mu prezent. Ale to nie dało nam żadnego bonusu jeszcze. Musimy regularnie najwyraźniej prezenty dawać. Być może musimy po prostu dać dwa prezenty. Jutro też mu coś przyniesiemy. Albo po prostu ten prezent, który mu daliśmy na urodziny, nie był jego faworytem, gdzie wcale bym się nie zdziwił. W końcu taki kwiatek polny dać burmistrzowi miasteczka. Kto wie, jak to mógł przyjąć. Chodziło o sam gest, o to, że wiemy, że pamiętamy.
Ale mogłoby zostać to jakoś inaczej zinterpretowane. Możemy połowić chwilę. Mamy odwiedzić maga. Ale połowimy sobie najpierw chwileczkę w rzece. Tak dla odmiany. Wczoraj łowiliśmy w morzu. Dzisiaj w rzece, być może jeszcze w jeziorze również. O, proszę. Nowy rekord. Wyłowiliśmy jedną rybkę. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. I możemy się przebiec w poszukiwaniu wieży maga. Jeżeli się nie mylę, to powinna ona być gdzieś tutaj. Zresztą widać ją na mapie. Skoro zostaliśmy zaproszeni, to zajdziemy, przywitamy się. Puk, puk. O, no proszę, prawdziwy mak. Zaprasza nas do środka. Ciekawe, ciekawe. Rasmodius? Rasmodius. Rasmodius. Poszukiwacz prawd tajemnych. Medium pomiędzy tym, co fizyczne, a tym, co... Nie. Władca siedmiu elementów. Strażnik tajemnych. A, już wiesz, o co mi chodzi. I te trans. Ten, którego przybycie z dawna było spodziewane, powiedzmy. Tutaj, spójrz, chciałbym ci coś pokazać. Nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć, ale spójrz, podziwiaj, czy coś w tym guście. No i właśnie widzimy tego stworka, którego my wcześniej sami tylko widzieliśmy. Unimos. Stworki nazywają się Unimos. Tajemnicze duchy. Z jakiegoś powodu odmawiają rozmowy z naszym magiem. Czarodziejem. Nie wiadomo, dlaczego przeniosły się do centrum, czyli tutaj, społeczności, ale nie ma powodów do obaw. Nie są one straszne. Odkryłeś złoty zwój zapisany w nieznanym języku. Bardzo interesujące. Zostań tutaj. Sam to sprawdzę i zaraz powrócę. Zium. Magia. Nasza postać jest dość zdezorientowana. Mag już powrócił. Język jest przestarzały. Nie do końca właściwie sformułowanie, ale właśnie chwali się, że zdołał odczytać ten zwój, może to nie było proste. My, Junimo, jesteśmy szczęśliwi, mogąc sobie pomóc. W zamian prosimy tylko o dary tej doliny. Jeżeli jesteś jednością z lasem, wówczas ujrzysz prawdziwą naturę tego zwoju. Jedność z lasem. Zielone opary. Ciekawe, do czego to może doprowadzić i co to oznacza. Wącha, wącha. Aha! Tego nie musiałem chyba tłumaczyć. Mam podejść? No dobrze, a więc podejdziemy. Zobaczymy, o co czarodziejowi chodzi.
mój kociołek, bulgocze. To jest złe tłumaczenie, ale chodzi o to, że właśnie wewnątrz tego kociołka jest bardzo dużo różnych składników pochodzących właśnie z lasu. I mamy wypić tą bardzo zdrowo wyglądającą, parującą na zielono mieszankę. Mamy stać się jednością z lasem. No dobrze. Ciekawe, jak to się skończy. Moi drodzy, nie próbujcie czegoś takiego w domu. To może się dobrze skończyć tylko i wyłącznie dla postaci w grze. Wow! Wzorki! Wszystko się kręci. Drzewka! No cóż, można powiedzieć, że nasz bohater ma naturalny odlot. Ciekawe, jakiego typu grzybki się tam znajdowały. A przynajmniej możemy podejrzewać, jakiego typu grzybki się tam znajdowały. Zdobyliśmy moc z kontroli nad magią lasu. Teraz możemy odcyfrować prawdziwe znaczenie zwoi Junimo. Jej! O, i wywalił nas za drzwi. To co, moi drodzy, przejdziemy się od razu do centrum wspólnoty, skoro jesteśmy cały czas w bardzo dobrym nastroju. Ale drzewka już widzimy takie normalne, z korzonkami wyrastające z ziemi, zamiast takich lewitujących nam przed nosem. Przejdziemy się teraz właśnie do centrum wspólnoty. Zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda i czy to, co sobie mag wymyślił, było po prostu fajne, zielone i odlotowe, czy faktycznie ma jakieś przełożenie w tym, co tutaj się wydarzy. Zajrzymy do środka. I zobaczmy, co jest na tym zwoju. O! Ciekawe, ciekawe. Czyli powiadacie, że już mamy dostęp do tego. Tą mechanikę akurat znam, moi drodzy. Jest ona stosunkowo dość prosta, że tak to ujmę. Chodzi o to, że musimy zebrać te rzeczy po jednej lub po tyle, ile nam każą, jak w tym przypadku na przykład po 99. I musimy dostarczyć to. Musimy dostarczyć to tym Junimo, tym duchom lasu. I w zamian one dadzą nam różne dary. Jak na razie mamy odblokowane tylko jedno, ale gdy zrealizujemy już choć to jedno, wówczas będziemy, moi drodzy, dostawali coraz to kolejne zlecenia od duszków i możliwości zdobywania coraz to nowych darów. Niestety ja chyba zjadłem, wyrzuciłem, przejadłem większość tych wiosennych rzeczy, które po prostu moglibyśmy oddać do tego bundla. I niestety tutaj przez to troszeczkę się nam opóźni. Gdybym pamiętał dokładnie, jak w tą grę grać skutecznie, co jak mówiłem, nie jest moim priorytetem przy tej rozgrywce, a gdybym o tym pamiętał, to mógłbym właśnie od samego początku grać tak, aby od razu ten bundle tutaj im oddać. Momencik, potrzebujemy tego. Mamy 2 z 4. Potrzebujemy jeszcze
innego typu kwiatka i jeszcze czegoś. Momencik, my możemy podejrzeć. To chyba, prawda? Czy nie możemy? Możliwe, że nie możemy tego podejrzeć, ale dziwne. Wydawało mi się, że istnieje na to jakiś sposób. Być może po prostu oglądałem kogoś, kto to sprawdza. O, tu jest. Wiedziałem, że to jest możliwe na pewno. Dobra, czyli chcemy to zebrać. Potrzebujemy jeszcze tych dwóch rzeczy i mamy na zebranie tego cały sezon. Jeszcze 3 tygodnie. Tak więc nie musimy się z tym aż tak bardzo spieszyć. Zastanawiam się. Dzisiaj chyba spożytkujemy resztę naszej energii na porządki tutaj na farmie. Zbierzemy troszeczkę drewna. Możemy wrzucić tą rybkę tutaj. I po prostu zetniemy kilka drzew, rozwalimy kilka kamieni i zaczniemy przygotowywać naszą farmę po to, żeby w następnym sezonie ją sobie ładnie tutaj rozbudować, zaplanować. Na razie widzieliście, po prostu przekopaliśmy kawałek ziemi, zasadziliśmy gdzie popadnie roślinki, ale w przyszłości zrobimy sobie równe rządki, zrobimy miejsce na strachy, na wróble. Ogólnie będziemy starali się, aby całość tego projektu była zarówno miła dla oczu, jak i w miarę tutaj skuteczna. Chociaż tak jak mówię, żadnego nie będę kładł tutaj nacisku na to, aby to było wszystko idealnie funkcjonujące. Ma być to przyjemna rozgrywka właśnie oparta na robieniu tego, co mi się żywnie podoba. Taki typowy sposób na odstresowanie się i mam nadzieję, że wam to, moi drodzy, nie przeszkadza i że również się tutaj przy tym odstresujecie. Uda mi się zsiąść jeszcze ta jedna drzewka? Uda mi się. Ale zużyliśmy niemalże całą energię naszą. Mamy troszeczkę drewna. Tylko że teraz mamy dwa potencjalne, czy tak to ujmę, dwie potencjalne rzeczy, na które będziemy chcieli to drewno wydać. Po pierwsze, chcemy wydać 300 jednostek drewna, by naprawić most. Po drugie, chcemy, moi drodzy, wydać 198 jednostek drewna do tego bundla, którego i tak nie ukończymy, dopóki nie ulepszymy sobie toporka. A toporka nie ulepszymy, dopóki nie wejdziemy do kopalni. Czyli jeszcze dość dobrą chwilkę będziemy mogli tutaj na to poświęcić. Widzę, że mamy bardzo dużo nasion tych dwóch drzew i nie mamy ostatniego nasiona, które jest nam potrzebne do recepty. Tak, nie mamy szyszek. A, możemy skonstruować nawóz. Możemy skonstruować nawóz, możemy skonstruować strach na wróble, możemy skonstruować pułapkę na kraby. Tak.
zdecydowanie jutrzejszy dzień w świecie gry, nie wiem jak bardzo odległy w świecie rzeczywistym, to będzie doskonały moment na to, aby udać się do kopalni i zacząć pracować tutaj nad pewnymi aspektami, które będą dla nas dość istotne już niebawem. O, zaczynamy być zmęczeni. I zaczyna zapadać zmrok. To może być idealny moment, aby udać się na nocny odpoczynek. Przerzućmy tylko tutaj to wszystko, co nie jest nam potrzebne. Roślinki wszystkie są podlane. Odłóżmy narzędzia. I moi drodzy, możemy udać się na nocny odpoczynek i zakończyć ten odcinek. Oczywiście tym razem zakończę ten odcinek właściwie, czyli gdy dowiemy się, jakie bonusy tutaj otrzymamy. Niewiele zrobiliśmy, niewiele zrobiliśmy, ale zawsze jest to ten malutki kroczek do przodu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał. Do zobaczenia w następnych. Hej, hej!